Stosując metodę uzupełniania do pełnego kwadratu, rozwiąż równanie 4x kwadrat plus 40x minus 300 równe 0. Przypomnę, że metoda uzupełniania do pełnego kwadratu polega na tym, aby rozpoznać, czy też zapisać równanie kwadratowe w postaci x plus a do kwadratu równe, no nie wiem, b na przykład. No to jest cel, do którego dążymy. Czyli musimy to równanie przekształcić, aby otrzymać je w takiej formie. Tak, może na początek chcemy mieć współczynnik i zawsze tak możemy zrobić, żeby współczynnik przy x kwadrat był 1, czyli dzielimy sobie całe równanie przez 4. No, tak jak było 0, tak zostaje, czyli mamy tak x kwadrat plus 10x minus 300 przez 4 to jest 280 przez 4 to jest 70 i 20 przez 4 to jest 5, czyli to jest 75 równa się 0. No, teraz może jeszcze tak przeniosę to 70, czyli dodam 75 do obu stron. To nie jest konieczne, ale może tak to zróbmy. Czyli tutaj mamy tak x kwadrat plus 10. Może teraz zamiast 10, prawda, tak jak to przypomnę, może tutaj jeszcze z drugiej strony, ta lewa strona to jest x kwadrat plus 2ax plus b kwadrat. Przepraszam, plus a kwadrat. Tak, czyli chcemy lewą stronę równania mieć w takiej postaci. Czyli wobec tego 10 zapiszemy 2 razy 5 razy x. A tutaj, a żeby to 2a rozpoznać tutaj. I tu zostawię puste miejsce, równa się 75. Czyli porównując to, widzimy, że a, prawda, że a jest równe 5. Wobec tego, żeby po lewej stronie mieć pełny kwadrat, muszę dodać a kwadrat, czyli dodać 25. No ale jak dodaję do lewej, to muszę dodać do prawej. I w ten sposób po lewej stronie mam właśnie x plus 5 do kwadratu, a po prawej mam 25 plus 75, czyli 100. Wspaniale, czyli mam teraz już równanie w tej postaci. Kwadrat pewnej liczby jest równy 100, czyli ta liczba jest równa pierwiastek ze 100, czyli 10 lub x plus 5 równe minus 10, minus pierwiastek ze 100. Teraz to odejmując 5 od obu stron, to w pamięci już takie proste równanie na pewno potrafisz rozwiązywać. Otrzymujemy x równe 5 lub, robiąc to samo, odejmując 5, minus 10 minus 5, czyli minus 15. Czyli rozwiązanie otrzymaliśmy x równe 5 i x równe minus 15. I może szybko jeszcze sprawdźmy, czy rzeczywiście one są, czy się nie pomyliliśmy gdzieś. Tu jest nasze równanie x kwadrat plus 10x minus 75, czyli dla x równego 5. 5 do kwadratu plus 10 razy 5 minus 75. 5 do kwadratu to jest 25, 5 razy 10 to jest 50, minus 75 i to oczywiście jest 0. Natomiast dla x równego minus 15 to jest minus 15 do kwadratu, potem jest to plus 10 razy minus 15, minus 75. Teraz 15 do kwadratu. Na 15 do kwadratu, no to albo ktoś pamięta, albo sobie liczy. Ja pamiętam, więc to jest 225. No i można szybko policzyć, mnożąc pisemnie, więc nie będę się tutaj nad tym rozwodził. 10 razy 15 to jest 150 i tu jest minus, czyli minus 150 i minus 75, czyli to jest 225 minus 150 plus 75. A 150 plus 75 to jest 150 plus 50, czyli 200 plus 25, czyli 225, czyli 0, a więc również minus 15 jest rozwiązaniem tego równania. Czyli x równe 5 lub x równe minus 15.